Kolejny punkt to jest, proszę Państwa, zmiana uchwały nr 8 o RC 63/11 miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa na 2011-2033 z późniejszymi zmianami. Projekt urzędu miasta Krakowa, druk nr 989. Pierwsze czytanie rezerwuje Pani Dyrektor Kwaśniak. Bardzo proszę. Zmiany, które tylko wchodzimy do zasady i konsumują większość zmian, które przedstawione są w projektach zmiany do uchwały budżetowej, a poprawka zaś dotyczy głównie zmian kwoty rozchodów. Są one zmniejszone i tak środki zostały zmniejszone dla rozwiązania. Najważniejsze zmiany dotyczą przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych, jak i bieżących. Jeżeli chodzi o inwestycyjne, to mamy zmiany na zadania centrum kongresowe, zmiany na zadania rozwojowe Cywary, ulicy Wrocławskiej. Głównie to są zmiany wynikające z przetargów. Zmiany w ramach tych bieżących wynikają głównie z zmian, które wprowadzamy. To są najistotniejsze zmiany, które wszystkie działy, oczywiście wskaźniki pozostają zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, takie jakie powinny być. Także zmiany są wszystkie zgodne z ustawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej wraz do druku, wraz z tą poprawką. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 10 ust. 4 miasta Krakowa określam terminę autopoprawek na godzinę 14.40 i ostateczny termin poprawek na godzinę 14.45. Więc wyczerpaliśmy tym drugi właśnie dotyczące odstąpienia drugich czytań. Przechodzimy jeszcze na kilka druków pierwszych.